Państwa bardzo serdecznie pragnę podziękować za tak liczne przybycie podczas pierwszego spotkania klubu Polonia Christiana w nowym roku. Bardzo serdecznie pragnę jeszcze zanim przedstawię naszą znakomitą prelegentkę, pragnę bardzo serdecznie podziękować Katolickiemu Stowarzyszeniu Civitas Christiana, które nas bardzo regularnie od bardzo wielu lat gości. Serdecznie dziękuję naszej znakomitej prelegentce. Jest to osoba nie tylko, że w ogóle nieprzypadkowa, ale nieprzypadkowa również i w tym temacie. Przypomnij mi proszę, czy to był rok 2020, chyba jakoś tak, środek takiej... To był dokładnie rok 2020, jeżeli myślisz o tym, o czym ja myślę. O telefonie właśnie, który właśnie odebrałem od Doroty w sprawie no, wielkiej inicjatywy tak naprawdę, która jest inicjatywą na lata. No i co widzimy po naszych czasach i w kraju, i na świecie, ale zwłaszcza w kraju, inicjatywą która jest bardzo warta rozwijania przez te lata. Mianowicie chodzi o to, żeby nawet, powiem nawet więcej, nie tyle, że ponownie jakby wskrzesić czy umocnić kult do świętego Andrzeja Boboli, bo on jako taki no, gdzieś tam jest, tak? Mamy parafię pod jego wezwaniem, nie jest to postać obca. Natomiast tu chodzi o to, że właśnie, nie chcę tobie ukraść nic z wykładu, tak? Ale święty Andrzej Bobola sam się o ten kult dla naszego dobra, tak? No bo on już, że tak powiem, on już wszelkich dóbr zażywa, może poza ciała zmartwychwstaniem. Natomiast dla naszego dobra przypomina o tym, żeby zwrócić się i zwracać się do niego w potrzebie. No i właśnie Dorota, która tak znakomicie ongiś, no obok innych zasług, opracowała kiedyś postać świętej Rity i przedstawiła, co między innymi również z Civitas Christiana, ale jeszcze w starym lokalu. Mieliśmy wspólne spotkanie tutaj właśnie a propos świętej Rity. Tak dzisiaj no, postanowiono, że któż jak nie Dorota, która ma takie spojrzenie w ogóle na postaci ważnych świętych z jednej strony, z drugiej strony też w ogóle, no właśnie wiedziałem, że od no, kilku lat bardzo się intensywnie interesujesz postacią świętego Andrzeja Boboli, kultu do niego, jego znaczenia również w kontekście Polski. Ja może troszeczkę dodam do tego, co ty mówisz. Rzeczywiście, zacznę może też od tego, że pracuję jako dziennikarka od 25 lat, dziennikarz prasowy, od 5 lat dziennikarz telewizyjny. I rzeczywiście w 2020 roku bardzo przykuł moją uwagę święty Andrzej Bobola. I mówię przykuł uwagę, ale to właściwie tak, że myślę, że to on bardziej mnie zaprosił niż ja jego. On bardziej mnie zaprosił, żeby w jakiś sposób w tym jego temacie działać. Dokładnie w stulecie bitwy nad Wisłą, cudu nad Wisłą, przeprowadziłam swój pierwszy wywiad, a właściwie 3 wywiady z księdzem Józefem Niżnikiem, na pewno każdemu z Państwa tutaj znanym. To był taki trio, życiorys świętego Andrzeja Boboli, życiorys po śmierci i jakie znaczenie ma dokładnie w tym roku stulecia cudu nad Wisłą. I właściwie od tego się zaczął cały taki cykl niezwykłych wydarzeń, gdzie święty Andrzej Bobola no tak wprost działał w moim życiu, ale przede wszystkim w życiu firmy, w której pracuję. Pracuję w EWTN Polska, także tutaj mamy połączenie dwóch znamienitych mediów katolickich. I rzeczywiście święty Andrzej Bobola, wyobraźcie sobie Państwo, po prostu zaprosił nas do tego, żebyśmy go przyjęli jego patronat EWTN Polska. I to był cykl rzeczywiście takich wydarzeń, gdzie widać, jak święty działa w życiu, no tutaj można powiedzieć w życiu firmy. I od tego czasu zaczęła się taka moja przygoda moja i mojego męża ze świętym Andrzejem Bobolą. Mój mąż często wyjeżdża ze mną jako kamerzysta, jest profesjonalnym fotografem. I razem właśnie żeśmy współdziałali w budowaniu tego kultu.
Rzeczywiście też media bardzo nam pomagają, właśnie tutaj teraz też kolejna okazja. No i tak to właściwie zaczęło się i myślę, że z tego względu przede wszystkim tutaj jestem. Także bardzo się cieszę, że będę Państwu mogła opowiedzieć trochę o tym, co ja zgłębiałam i z książek, i poprzez rozmowy z księdzem Józefem, bo miałam okazję przeprowadzić już kilka wywiadów. Ksiądz Józef też w zeszłym roku gościł we Wrocławiu, także miałam okazję spędzić z nim troszeczkę więcej czasu, przetworzyć to jakoś przez mój sposób patrzenia. Oczywiście nie próbuję nawet naśladować księdza Niżnika, to po prostu jest moje spojrzenie, moje doświadczenie. A na początek chciałabym zacząć od takiej rzeczy. Właśnie, ja już może tutaj... zostawię, przepraszam, że ci jeszcze przerwę, tylko zostawię Państwa w najlepszych dłoniach, żebym tutaj też już nie że tak powiem, nie rozpraszał. Chciałem jeszcze tylko zaprosić Państwa do zapoznania się i wsparcia naszej inicjatywy. Adres mam nadzieję jak łatwy dosyć do zapamiętania, andrzejbabola.org. Bardzo serdecznie dziękuję. No i oddaję Państwa naprawdę najbardziej kompetentne dłonie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Czy Państwo znają, kto z Państwa zna ten obraz? Troszeczkę osób, ale jeszcze niewiele, czyli oznacza, że jeszcze nie jest mocno rozpropagowany. To jest obraz, który powstał w 2020 roku. Namalowała go siostra rycerka Niepokalanej z klasztoru, który znajduje się w Strachocinie naprzeciwko sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Ona namalowała pierwotną wersję, to była wersja komputerowa, później wrocławscy malarze, między innymi Mariusz Mikołajek, namalowali tą wersję. To, co było ważne, to żeby pokazać świętego Andrzeja Boboli na tle cudu nad Wisłą. I tutaj na tym obrazie właśnie to bardzo mocno widać. Ten obraz, w tej chwili oryginał tego obrazu, znajduje się w kościele uniwersyteckim, czyli w tym kościele przy Placu Uniwersyteckim, kościele Najświętszego imienia Jezus. Tam jest osadzony od półtora roku w ostatniej kaplicy po prawej stronie, jak Państwo zajdziecie obok relikwii Boboli, można ten obraz zobaczyć. A ja może najpierw przejdę od początku, do tego, czym chciałabym się podzielić, co sama pozgłębiałam. Dlaczego zaczynam od tego obrazu? Dlatego, że to jest obraz, który bardzo mocno pokazuje, że święty Andrzej Bobola jest orędownikiem naszej ojczyzny. Że on rzeczywiście wspiera. Cud nad Wisłą pamiętamy wszyscy, nawała bolszewicka, która naciera na Polskę, a później miała natrzeć na całą Europę. I dziś już z dokumentów nam dostępnych wiemy, że to Andrzej Bobola wyprosił ten cud. Z jednej strony zjawienia się Matki Bożej i tego centralnego cudu, z drugiej strony cud na różnych liniach frontu, gdzie dochodziło do przełamania, do zatrzymania wojsk bolszewickich w momentach, w których już wydawało się, że się ich nie da zatrzymać. I rzeczywiście dla mnie to jest taki symbol. Bolszewicy jak rozpędzony pociąg nawałnicą pędzili na Europę, miażdżąc wszystko po drodze. I święty Andrzej Bobola ich zatrzymał. Dzisiaj historia znów nabrała prędkości, a my coraz częściej obawiamy się, czy nie zginiemy pod jego kołami. I tutaj w tym obrazie święty Andrzej Bobola przypomina to, co przez historię cały czas ludziom przypominał. Zwróćcie się do mnie. Jestem patronem danym wam od Boga. To Pan Bóg mnie wybrał na patrona dla was. I zwróćcie się do mnie, bo jeżeli do mnie się zwrócicie, to będziecie uratowani, a Polska będzie pełna rozkwitu. Także niech ten obraz nam dziś towarzyszy, niech będzie symbolem na całe to spotkanie. A ja pokrótce przejdę do życiorysu świętego Andrzeja Boboli. Kim był święty Andrzej Bobola? Gdybyśmy mieli tak pokrótce scharakteryzować, to pasowałyby dla niego określenia: Polak, katolik, czciciel Najświętszej Maryi Panny i człowiek, który nie wahał się pokonać wszelkich trudności dla Pana Boga. Przyszedł na świat najprawdopodobniej 30 listopada 1591 roku, czyli w święto świętego Andrzeja Apostoła, i dlatego też dano mu imię świętego Andrzeja. Pochodził z rodu Bobolów, Herbuleliwa. Był to ród patriotów, ludzi, z których wielu przelało krew za ojczyznę,
którzy byli przywiązani do kościoła katolickiego, ale znani byli też z popędliwego temperamentu. I święty Andrzej Bobola odziedziczył i jedno i drugie, czyli miłość do ojczyzny, miłość do Najświętszej Maryi Panny, ale też ten popędliwy temperament. Gdy wstąpił do niższego seminarium, mówi się, że ten temperament na tyle mu przeszkadzał, że były wątpliwości co do tego, czy będzie w stanie zrealizować dalej swoje powołanie. Natomiast rzeczywiście przejął się tym bardzo mocno. Nocą na kolanach prosił Pana Boga o to, żeby mógł w jakiś sposób przezwyciężyć ten temperament. Dokumenty mówią, że walczył z nim niemal do końca życia, natomiast rzeczywiście tą walkę podjął, a z drugiej strony pewnie można spojrzeć na to tak, że pewnie też ten temperament, ta taka siła wewnętrzna pozwalała mu działać z takim impetem, z jakim działał ewangelizując. Gdy prosił o przyjęcie do jezuitów, pisał o sobie, że jest małopolaninem. W tamtych czasach małopolanin to był sposób na wskazanie, że jest się Polakiem. Że już tutaj w tym momencie jesteśmy w stanie określić, że on bardzo mocno utożsamiał się z narodowością polską w momencie, kiedy mieliśmy Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie, czyli mieliśmy dużo większą, rozleglejszą Rzeczpospolitej, w której były też różne narodowości. Od czasów nowicjatu związał się z Wilnem. I pobyt w tym mieście wypełnił około 1/3 jego życia. Tu zainicjował swoje życie zakonne, tu ubrał po raz pierwszy sutannę, tu otrzymał święcenia kapłańskie, tu złożył też uroczystą profesję. Na kapłana został wyświęcony 12 marca 1622 roku, w tym samym dniu, gdy w Rzymie kanonizowano wielkich świętych jego zakonu. Świętego Ignacego Loyole i świętego Franciszka Ksawerego. Co ciekawe, w tym dniu była kanonizowana także m.in. święta Teresa Wielka. W Wilnie duszpasterzował, a Wilno w tamtych czasach było ośrodkiem kulturalnym, ośrodkiem naukowym. No i królowała tutaj Matka Boża Ostrobramska, w tamtych czasach już bardzo, bardzo mocno czczona. Zresztą czczona jeszcze wcześniej, zanim zaczęliśmy czcić Matkę Bożą Jasnogórską. I wiemy, że Andrzej Bobola u jej stóp powierzał swoje problemy, swoje troski, do niej przychodził. Wiemy też, są zapiski świadków, że w momencie męczeństwa modlił się właśnie do Matki Bożej Ostrobramskiej. Czyli tutaj już widać, jak właśnie tamta Matka Boża z Kresów była dla niego ważna. Na kolejnych placówkach w Nieświeżu, Wilnie, Bobrujsku, Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku dał się znać jako utalentowany mówca, dobry spowiednik i dobry administrator. Zajmował się młodzieżą, zajmował się ludźmi duchowo zaniedbanymi i podejmował się pracy misyjnej. Chodził pieszo po bakiennych terenach Polesia, stąd właśnie namalowany z tym kosturem. To jest kostur, którym w tamtych czasach chodziło się i macało się podłoże, czy można przejść. No właśnie, chodził do ludzi zaniedbanych duchowo, do ludzi opuszczonych. Byli to zarówno katolicy, jak też prawosławni, którzy zostali w tych ostępach zostawieni gdzieś bez opieki duchowej. Był zdecydowanie kapłanem maryjnym. Jako 17-latek wstąpił do Solidacji Mariańskiej. To jest taka maryjna wspólnota ludzi świeckich, prowadzona w duchu ignacjańskim, czyli w duchu jezuickim. Później uczynił Matkę Bożą panią swojego życia, a jako kapłan bardzo często w różnych placówkach, w których przebywał, opiekował się Solidacją Mariańską. Głosił też maryjne konferencje. W kronice kolegium w Pińsku w jednym z zapisków możemy przeczytać, że pod kierownictwem ojca Andrzeja mocno ożyła praca apostolska księży i to zarówno wśród katolików, jak i prawosławnych. Także widzimy tutaj ten jego dynamiczny charakter, który wykorzystywał w służbie dobra, w służbie ewangelizacji, aż niosło go, żeby działać, inspirował też innych kapłanów. Zdarzały się groźby i przeszkody ze strony duchownych prawosławnych, gdy wiele osób, w tym szlachty, przychodziło najpierw na kazania, na różnego rodzaju prelekcje, katechizowanie świętego Andrzeja Boboli i dość często zdarzało się, że przechodzili na katolicyzm. Udokumentowane jest przejście na katolicyzm całych dwóch wsi, Udrożyn i Bałandycze.
W sumie możemy przypuszczać, że przeszło tam na katolicyzm rodziny z około 80 domów. Mówi się coraz częściej, że Andrzej był prekursorem nowej ewangelizacji, że ta jego ewangelizacja polegała przede wszystkim na pójściu do ludzi z miłością, ze zrozumieniem i wyjściem naprzeciw ich troskom, ich problemom. I rzeczywiście, jeżeli popatrzy się na tamte czasy, na tamte warunki, gdzie w tych ostępach kapłan wędrujący z tym kijem był zdany tylko na tych ludzi, do których szedł, to nie sposób sobie wyobrazić, żeby ci ludzie przyjmowali go z innej przyczyny niż z tej, że widzieli jego miłość, czuli jego życzliwość. Z tego powodu nazywano Bobole apostołem pińszczyzny i duszochwatem. Niestety tutaj w tym momencie też zaczynało się napięcie ze zwolennikami prawosławia, ponieważ Andrzej Bobola często chodził też do ludzi zaniedbanych prawosławnych i tamtejsi kapłani prawosławni byli niejako zazdrośni, więc to napięcie w którymś momencie zaczęło się zdarzać. Cześć, jaką żywił do Maryi w życiu Andrzeja, przejawiała się w sposób wyjątkowy. A mam tu na myśli takie wydarzenie, do którego doszło na rok przed jego śmiercią, czyli śluby lwowskie. To jest bardzo ciekawy wątek, więc może cofnijmy się o kilkadziesiąt lat wstecz. 1608 rok, Włochy, Neapol. Niejaki ojciec Juliusz Mancinelli, jezuita, modli się w Neapolu do Matki Bożej, wysławiając ją różnymi wezwaniami. W którymś momencie zjawia się mu Maryja i pyta się, dlaczego ty nie czcisz mnie wezwaniem królowa Polski? Wtedy powiedziała też ojcu Juliuszowi, że ona ukochała ten naród, ponieważ ten naród ją umiłował. Ojciec Mancinelli był tak poruszony tymi objawieniami, że 3 lata później, mając 73 lata, poszedł pieszo do Polski po to, żeby odwiedzić tę ziemię tego narodu, które Matka Boża tak ukochała i żeby spotkać się z polskim władcą i opowiedzieć mu o tych objawieniach. Gdy przyszedł na Wawel, Matka Boża ukazała mu się jeszcze raz. Jeszcze raz podkreśliła, że jest królową Polski i że jest matką tego narodu, który jest jej bardzo drogi. I zachęcała, żeby ojciec modlił się za ten naród. Ciekawostką jest, że na pamiątkę tych objawień na jednej z wież mariackich założono koronę, która jest tam do dnia dzisiejszego. I tutaj widzimy, skąd powstała ta idea w tamtych latach, skąd została może ożywiona idea właśnie Matki Bożej Królowej Polski. A jaki związek z tym miał święty Andrzej Bobola? Święty Andrzej Bobola został rektorem w Nieświeżu zaledwie 13 lat po tym, jak ojciec Mancinelli przyjechał do Polski. Jezuici, jako że to był ich kapłan, przechowywali wiedzę o tym objawieniu. A w Nieświeżu Bobola spotkał księcia litewskiego Albrechta Radziwiła. Książę był zafascynowany tymi objawieniami, sam napisał książkę o tych objawieniach. Wiemy, że panowie mieli ze sobą kontakt i można przypuszczać, że tu w tym momencie święty Andrzej Bobola zafascynował się tą ideą Matki Bożej Królowej Polski. Ona przez lata musiała w nim dojrzewać. Możemy też ona przez lata tak musiała dojrzewać, troszeczkę wyprzedziłam myśli. I przypuszcza się, że właśnie autorem ślubów lwowskich jest święty Andrzej Bobola. Przypuszcza się, ponieważ żadnego dokumentu nie mamy. Nie mamy ani żadnego dokumentu potwierdzającego, ani żadnego dokumentu zaprzeczającego. Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie elementy, że święty Andrzej Bobola był jezuitą, że miał kontakt z Radziwiłłem, że te objawienia Matki Bożej Królowej Polski były dla niego bliskie, że był kapłanem maryjnym, że chodził po tamtych terenach, czyli też troszeczkę schodził niżej w kierunku Lwowa,
że śluby lwowskie dotyczyły osób najuboższych, czyli tych osób, z którymi on się spotykał, których sytuację znał. To już bardzo mocno wskazuje na to, że to rzeczywiście, tak jak przekazuje tradycja, że to święty Andrzej Bobola jest autorem ślubów lwowskich. To autorstwo świętego Andrzeja potwierdza pośrednio on sam w objawieniu, jakie miał ksiądz Niżnik 1 maja 2020 roku, ale o tym po kolei za chwilkę. Przejdźmy do śmierci Andrzeja Boboli. Był maj 1657 roku, kiedy rakoczy z kozakami przystąpili do oblężenia Brześcia. Część kozaków z Ukrainy i część kozaków rakoczego z Wołoszy zapuszczała się na Wołyń i Polesie, rabując i mordując katolików. Zgotowali niewyobrażalną rzeź, możemy sobie wyobrazić opisy, które czyta się podczas rzezi wołyńskiej, wtedy mniej więcej też tak to wyglądało. I święty Andrzej Bobola za jego pracę na niwie duchowej dostał, no właśnie, w taki sposób mu zapłacono. Zginął okrutnie zamęczony 16 maja 1657 roku. Gdy przegląda się zapiski jego śmierci, bo mamy takie dokumenty, za chwilę Państwu opowiem skąd, okazuje się, że zamordowano go za dwie rzeczy. Za to, że był Polakiem i za to, że był katolikiem. Kozacy żądali, żeby się tych wartości wyparł i on za te wartości zginął. Jeszcze kiedy przywiązali go u sufitu, to naśmiewali się, zobaczcie, jak Lach tańczy. Więc tutaj te narodowościowe zgrzyty było bardzo, bardzo mocno widać, tą nienawiść do narodu polskiego. Był to największy męczennik Kościoła, w tym momencie cytuję papieża Piusa IX, który podczas kanonizacji w 1938 roku tak właśnie powiedział o świętym Andrzeju Boboli. Święty Andrzej Bobola przed II wojną światową ukazał się także polskiej mistyczce Fuli Chorak i Fula zapytała go, jak ty to zniosłeś? Święty Andrzej odpowiedział jej, że zniósł, dlatego że to męczeństwo było dobrowolne i powiedział, że najpierw było ciężko, ale kiedy zobaczył, jaka chwała go czeka po śmierci, to już nie było tak ciężko. Także widzimy tutaj, że jak święty Szczepan, pierwszy męczennik, tak święty Andrzej Bobola też zobaczył niebo otwarte i tą chwałę, która go czeka, więc widać po raz kolejny, jak w historii innych świętych, że Pan Bóg podtrzymuje tych, którzy do końca są mu wierni. I że tak, tu mi Pan podpowiada, którzy ufają. I że przychodzi do nich z łaską. Tutaj właśnie na przykładzie śmierci Andrzeja Boboli bardzo, bardzo mocno to widać. Czym jest dla nas, jakim przykładem dla nas jest życie świętego Andrzeja Boboli? Przede wszystkim to świadek wierny do końca. To świadek, który nie ugina się pod naporem ludzi, którzy mówią, może już nie będziesz chodził na to Polesie, nie będziesz ewangelizował, może dasz spokój, bo niektórzy są przeciw, może nie będziesz jątrzył. Tak? On nie jątrzył, on szedł do ludzi z miłością i zaopiekowywał ich tam, gdzie nie mieli tej opieki. I rzeczywiście tutaj słuchał Boga bardziej niż ludzi. I to jest taki przykład na 21 rok. Dobrze rozeznana wola Boża i pójście za tą dobrze rozeznaną wolą Bożą. Święty Andrzej Bobola podczas rozmowy z Fulą Chorak w 1938 roku podkreślił też rzecz bardzo, bardzo, bardzo ważną, że w godzinie śmierci Bóg powierzył mu naród polski. Więc to jest bardzo poruszające. Jak pierwszy raz się o tym dowiedziałam, to wzruszyłam się bardzo mocno. Naród, dokładnie naród, czyli nas wszystkich tutaj. Jak pozwolimy sobie, żeby doszło to do naszego serca, to łatwiej będzie doświadczyć, że rzeczywiście jest to patron dany nam na ten XXI wiek. I co dalej? Pewnie większość z Państwa wie, że tam, gdzie nasze życie się kończy, tam życie świętego Andrzeja Boboli, można powiedzieć, się nie skończyło, bo Pan Bóg pozwolił mu objawiać się na ziemi po swojej śmierci.
Zaraz po kaźni został pochowany w podziemiach Kolegium Jezuitów w Pińsku i został zapomniany. Śmiało możemy powiedzieć, że gdyby nie jego pośmiertne objawienia, to nie mielibyśmy kolejnego świętego, nie wiedzielibyśmy, że mamy patrona naszego narodu. Co charakterystyczne, i pierwsze objawienie, i kolejne objawienia przychodzą w momentach zagrożenia dla narodu i równocześnie święty Andrzej Bobola wskazuje, co można zrobić, i zaprasza, byśmy przez jego wstawiennictwo wypraszali łaski. Więc to pierwsze objawienie. Mamy 1702 rok, to 45 lat po śmierci świętego Andrzeja Boboli. Ukazuje się niejakiemu ojcu Marcinowi Godebskiemu, jezuicie, rektorowi Kolegium Jezuickiego w Pińsku, czyli w przedostatniej placówce świętego Andrzeja Boboli. W dramatycznej chwili, bo Szwedzi zbliżają się do Pińska, jak pamiętamy z historii, okradając, rabując, paląc, mordując, co na drodze. Więc ksiądz Godebski był przerażony, zatroskany tą sytuacją i usilnie poszukiwał, kto z ludzi w jakiś sposób mógłby mu pomóc. I wówczas wieczorem rektorowi ukazała się świetlana postać, taka dobra postać, dobra taka z jasnością na twarzy. I ta postać przedstawiła się jako współbrat święty Andrzej Bobola. Ksiądz Godebski nigdy wcześniej o świętym Andrzeju Boboli nie słyszał. I święty Andrzej Bobola najpierw upomniał go, że nie powinien szukać protekcji wśród ludzi, lecz powinien tego wsparcia szukać u Boga. I następnie polecił mu, żeby w podziemiach kościoła odnalazł jego ciało i wystawił je na widok publiczny, a wtedy on, Andrzej Bobola, pomoże. Rzeczywiście ksiądz Godebski zgodził się tak uczynić. Zaczęto poszukiwania, ale okazało się, że nie było to takie łatwe. W którymś momencie w dokumentach znaleziono rzeczywiście takie potwierdzenie, kartkę z informacją, że święty Andrzej Bobola spoczywa w podziemiach. Natomiast znalezienie jego ciała stało się możliwe dopiero po pewnym śnie. Zakrystianin świecki, pan Prokop Łukaszewicz, zeznał w 1719 roku, czyli 17 lat po tym wydarzeniu, pod przysięgą zeznał, że w nocy z 18 na 19 kwietnia 1702 roku ukazał mu się w czasie snu Andrzej Bobola i powiedział: ciało moje znajduje się w ziemi, w rogu piwnicy, po lewej stronie, tam szukajcie, a znajdziecie. I rzeczywiście za tą wskazówką udało się po 3 godzinach od rozpoczęcia kolejnego dnia poszukiwań udało się znaleźć ciało świętego Andrzeja Boboli. Znaleziono trumnę wkopaną w ziemię, częściowo wystającą. Na wieku trumny był napis: ojciec Andrzej Bobola TJ, umęczony i zabity przez kozaków. To, co zdziwiło ludzi, to to, że zwłoki były owszem pokryte kurzem, więc widać było, że dawno już leżały w tej ziemi, natomiast wyglądały tak świeżo, jakby dopiero co je pogrzebano. Widać było ślady tortur, widać było skrzepłą krew i co ciekawe, żadne inne ciało w podziemiach się w taki sposób nie zachowało, więc nie można było przypuszczać, że taki jest mikroklimat, więc tutaj przyczyną było coś innego. Wystawiono ciało na widok publiczny i stała się rzecz niezwykła. Szwedzi, którzy szli na Pińsko, skręcili przed samym miastem i poszli w inną stronę. Pińsk został uratowany. To pierwszy taki cud Boboli dla narodu po śmierci. Andrzej Bobola udowodnił, że jeżeli ludzie odpowiadają na jego prośby, to on jest wierny i spełnia swoje obietnice. No właśnie, i taką lekcję możemy wyciągnąć z tego pierwszego wydarzenia na dziś. Święty Andrzej Bobola zaprasza, daje pewne polecenia, prosi, żeby się do niego zwrócić, i kiedy ludzie odpowiadają na jego prośbę, dzieją się cuda. I nie koniec na tym jednym cudzie. Wierni modlący się przed jego ciałem doznawali wielu łask, wielu uzdrowień.
A kilka lat później, w latach 1708-1712, święty Andrzej Bobola zatrzymał dżumę. To był czas, kiedy dżuma szalała w Europie, a w tych latach na ziemiach polskich i litewskich. Rzeczywiście wtedy to była jedna z ostrzejszych zaraz, bo przykładowo na samej Warmii w jej wyniku zmarło 200 do 250 tysięcy osób, co stanowiło 1/3 ludności tamtego terytorium. I wyobraźcie sobie Państwo, że w tym wszystkim ziemia pińska jawiła się jako zielona wyspa. Po prostu tam nikt nie zachorował, nie było żadnej dżumy. Wkoło wszędzie szaleje, a tutaj mamy zieloną wyspę wkoło. Tu też jest takie nawiązanie do świętego Andrzeja Boboli za życia, bo on za życia przeżył dwie zarazy. I w każdej z tych zaraz jako kapłan służył wiernie ludziom. Wychodził do ludzi chorych, do ludzi umierających z wiatykiem, odważnie im służył. A tu po śmierci zatrzymał na tej wiernej ziemi pińskiej zarazę. Znalezienie ciała Boboli i cuda za jego przyczyną uproszone zainspirowały jezuitów, żeby zacząć zbierać dokumentację odnośnie jego męczeńskiej śmierci. Zaczęli myśleć o otwarciu procesu beatyfikacyjnego. Pojechali do Janowa Poleskiego, czyli tam, gdzie zginął Andrzej Bobola, i zaczęli spisywać świadectwa. Co ciekawe, świadectwa nadesłał także unicki biskup pińsko-turowski Porfiriusz Kulczycki. Były to notarialne dokumenty stanowiące bardzo cenne dowody męczeństwa. Pierwszy z nich, sporządzony 17 stycznia 1711 roku w Pińsku, to zaprzysiężone zeznanie o torturach i męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli, złożone przed Kulczyckim przez naocznego świadka, archipresbitera janowskiego Samuela Szalkę. Drugi dokument zawierał świadectwo chirurga janowskiego, czyli specjalisty, Wolta Abrahamowicza, o okolicznościach pojmania Boboli przez kozaków i wyglądzie jego ciała po śmierci. Czyli mamy dwa świadectwa naocznych świadków, jednego świadka tortur, a drugiego świadka specjalistę, który znał okoliczności pojmania i badał ciało po śmierci. Wiadomości o tym, co dzieje się w Pińsku, czyli te liczne cuda, skłoniły biskupa miejsca, biskupa łódzkiego Aleksandra Wychowskiego, do przybycia do Pińska. Przybył w 1712 roku, przekonał się o wszystkim, zbadał, porozmawiał ze świadkami. Wraz z komisją dokonał oględzin ciała męczennika. Komisja stwierdziła znów, że ciało jest doskonale zachowane. Przełożyła je do nowej trumny. Biskup przesłał akta wizytacji do papieża. Wówczas papieżem był Klemens XI i sam 2 października 1712 roku otworzył w swojej diecezji proces informacyjny, czyli ruszył pierwszy proces do beatyfikacji świętego Andrzeja Boboli. Osiemnaście lat później, 26 maja 1730 roku, przystąpiono do szczegółowego zbadania ciała męczennika. Chodziło tutaj o ustalenie przyczyn, dlaczego to ciało wciąż zachowuje świeżość. I w tym badaniu wzięli udział lekarze. Zbadali i rzeczywiście nadal wszystkie części ciała były miękkie, giętkie i elastyczne. Zapachu właściwego trupom nie odczuwano. Na drugi dzień lekarze złożyli zeznania pod przysięgą, że w tak wilgotnych warunkach nie sposób, aby ciało w sposób naturalny się zachowało, i wskazywali na to, że takie zachowanie ciała można przypisać tylko siłom nadprzyrodzonym. I te opinie włączono do aktu procesu. W tym czasie wieść o cudach, które się działy w Pińsku, rozchodziła się coraz dalej szerokim echem. I świętego Andrzeja Bobole czcili i katolicy, i prawosławni. A to dlatego, że u prawosławnych zachowanie się ciała jest jednoznacznie równoznaczne z tym, że ktoś był święty. Także po śmierci, tak jak za życia, chodził do tych ludzi zaniedbanych, prawosławnych i katolików, i na tym poziomie ich łączył. Tak samo tutaj po śmierci przychodzili do niego i katolicy, i prawosławni. Rozpoczęto starania o beatyfikację.
Niestety z beatyfikacją było tak, że zawsze coś było pod górkę i zawsze wydarzenia historyczne w jakiś sposób tak się układało, że to tej beatyfikacji dość nie mogło. Gdy już wszystko było do niej przygotowane, okazało się, że zakon jezuicki w 1773 roku został rozwiązany. I beatyfikacja została odłożona o całe 80 lat. Święty Andrzej Bobola jednak mimo tego działał dalej. Zanim właśnie nastąpiła beatyfikacja, Polska trafiła pod zabory. I tutaj pewnie też większość z Państwa wie o tym, że pod zaborami, w momencie kiedy naród znowu potrzebował pomocy, kiedy nie było znikąd wsparcia, kiedy miał poczucie tego, że wydziera się mu tożsamość, święty Andrzej Bobola pokazuje się i niesie otuchę i nadzieję. Tym razem ukazuje się w Wilnie i tym razem ukazuje się dominikaninowi Alojzemu Korzeniewskiemu. Jest to 1819 rok. Ojciec Alojzy jest dominikańskim patriotą, jest człowiekiem, który głosi płomienne kazania, który wzywa do powstania, który w taki sposób chce służyć ojczyźnie. Natomiast gdy dowiadują się o tym władze carskie, przyjeżdżają do przełożonych i grożą, że jeżeli ojciec nie przestanie swoich działań, to dominikanie zostaną wyrzuceni z Wilna. Więc ojciec Alojzy nie może dalej głosić kazań. Któregoś wieczora siedzi w swojej celi, smutny z tego powodu, że nie może pomagać Polsce tak, jak pomagał do tej pory. I w tym momencie, gdy modli się do Andrzeja Boboli, który wtedy jeszcze nie był nawet beatyfikowany, ukazuje mu się zakonnik, przedstawia się jako Andrzej Bobola i znów, jak to Andrzej Bobola, zaczyna od robienia wyrzutów. Czyli mówi mu, że bardziej niż patriotyczne kazania, ważne jest, żeby ojciec Korzeniewski modlił się za ojczyznę, że w ten sposób tej ojczyźnie pomoże bardziej. No i tu dzieje się rzecz niesamowita. Ojciec widzi przez okno wirydarz zakonny, a za chwilę okazuje się, że widzi jakąś rozległą ziemię. Święty Andrzej Bobola tłumaczy mu, że to jest ziemia pińska, że to jest ta ziemia, na której on poniósł męczeństwo. Za chwilę znowu krajobraz się zmienia, pokazuje się równina i pokazuje się jakaś wielka wojna. I Andrzej Bobola mówi, że gdy skończy się ta wojna, którą widzisz, wtedy Królestwo Polski zostanie przywrócone przez miłosierdzie Boże, a ja zostanę w nim uznany jako główny patron. I zobaczcie Państwo, tu mamy 1819 rok, część przepowiedni spełnia się po 99 latach, w listopadzie 1918 roku. Powiedział Bobola, że przyjdą czasy, kiedy ludzie wybiorą go na patrona. To stało się w 2002 roku. Jest trzecia przepowiednia. Gdy będę głównym patronem, to Polska będzie pełna rozkwitu i w miłosierdziu Bożym doznam wywyższenia. To jest proroctwo, które czeka jeszcze na spełnienie i powiedziałabym mocniej, czeka na naszą reakcję, czeka na to, byśmy się zwracali jako przedstawiciele tego ukochanego narodu do naszego Andrzeja i żebyśmy go prosili o to, żeby opiekował się naszą ojczyzną, wstawiał się na nią i żeby to proroctwo doszło do skutku. Także powierzajmy Andrzejowi Bobole, kiedy tylko możemy, naszą ojczyznę. Mamy tutaj to pierwsze objawienie. Później, po tym objawieniu, dochodzi do beatyfikacji. Do beatyfikacji dochodzi 30 października 1853 roku. Papież Pius IX beatyfikuje świętego Andrzeja Bobolę i mówi o nim jako o największym męczenniku Kościoła. W dekrecie beatyfikacyjnym podkreślano, że w tak ciężkich czasach i wobec wielkiej liczby nieprzyjaciół wierni Chrystusa uzyskali nowy wzór, który by wzmógł ich odwagę w walce. Czyli Andrzej Bobola jest dany jako odważny wzór w walce, przede wszystkim w tej walce duchowej, tak, która przejawia się konkretnymi działaniami.
Papież podkreśla także, że święty Andrzej Bobola poniósł śmierć męczeńską za wiarę katolicką i za zbawienie dusz. Kult Boboli rozwija się nadal. Wierni szczególnie licznie przybywają do Połocka, gdzie zostało przeniesione ciało świętego Andrzeja Boboli. Mijają kolejne lata i mamy kolejną odsłonę. Cud nad Wisłą. Właśnie ten cud, który tutaj Państwo widzicie przedstawiony na tym obrazie. Ale zanim cud nad Wisłą, to przychodzi upragniony rok 1918. Polska odzyskuje niepodległość. Równocześnie musimy podjąć kolejne zmagania z bolszewikami w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest lipiec 1920 roku. Ogromna armia bolszewicka zmierza na Warszawę. Niektórzy specjaliści, historycy mówią, że w armii bolszewickiej było do 5 milionów osób. Polscy biskupi zrozpaczeni jadą na Jasną Górę. I tam zastanawiają się, co zrobić. I tam u stóp Maryi, w kaplicy naszej polskiej królowej, jakoś tak kojarzą, że trzeba się zwrócić do Andrzeja Boboli. I piszą list do papieża z prośbą o to, żeby przyspieszyć kanonizację, żeby Andrzej Bobola uratował Polskę. Jest zbyt mało czasu, więc kanonizacji przyspieszyć się nie da. Natomiast biskupi wyjeżdżają z Jasnej Góry z postanowieniem, żeby zwrócić się z całym narodem do świętego Andrzeja Boboli z prośbą o pomoc. I wtedy kardynał Aleksander Kakowski, wówczas arcybiskup warszawski, zarządza narodową nowennę, która zaczyna się od 6 sierpnia od Przemienienia Pańskiego, a kończy się według różnych autorów albo w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, albo była to 10-dniowa nowenna, która się skończyła 15 sierpnia. Tutaj znalazłam różne informacje o tym. Natomiast 6 sierpnia się zaczyna ta nowenna, no i de facto w jakiś sposób trwa do 15 sierpnia. Wzięło w niej udział 100 tysięcy warszawiaków. Zostały wyznaczone kościoły, w których ludzie się spotykali. Były procesje z Najświętszym Sakramentem. Sprowadzono też z Krakowa relikwie żebra świętego Andrzeja Boboli, które noszono w procesjach. Mówi się, że nigdy aż tak naród nie był zjednoczony, jak wtedy podczas tej modlitwy. Tak ojciec Marcin Czermiński, jeden ze świadków, pisał 2 lata później o orędownictwie Boboli w biografii Andrzej Bobola, jego życie, męczeństwo i kult. Cytuję. W czasie odprawiania nowenny wojska polskie odniosły pierwsze wielkie zwycięstwo nad znacznie przeważającymi armiami bolszewickimi. Nieprzyjaciel stracił w zabitych 50 tysięcy żołnierzy i 2/3 wszystkich swoich armat. A do niewoli wzięto 107 tysięcy z bolszewickiej armii. Wszyscy mówili, iż to cud. Cud nad Wisłą opisywały dzienniki zagraniczne. Błogosławiony Andrzej Bobola uprosił go u Pana Boga. 15 sierpnia po zakończeniu nowenny doszło do tego centralnego cudu nad Wisłą, czyli Matka Boża objawia się wojskom bolszewickim i przerażeni żołnierze bolszewiccy uciekają przed Wielką Panią, właśnie tutaj przedstawioną z tyłu z polską husarią. Także dochodzi do tego centralnego cudu, dochodzi też do licznych pomniejszych cudów, bo jeżeli prześledzi się, jak wyglądał cały front, to okazuje się, że w różnych miejscach dochodziło do takich małych cudów, gdzie wydawało się, że bolszewików nie da się już zatrzymać i jakimś cudownym sposobem w ostatnim odwodzie polscy żołnierze zatrzymywali. W jednym miejscu w taki sposób zatrzymał armię bolszewicką też dziadek mojego męża, Kazimierz Niedźwiecki, więc osobiście tutaj mam też sentyment do tych małych cudów, gdzie nasi polscy żołnierze po prostu oddając zdrowie, oddając życie, on wtedy został ranny, ale zatrzymali bolszewików. Biskupi odczytali dokładnie ten cud, no bo cud mamy przez Maryję, ale wyprosił Andrzej Bobola. Tutaj na przykładzie tego cudu bardzo mocno widać tą głęboką relację pomiędzy Bobolą a Maryją. Bobola za swojego życia oddawał cześć Maryi i robił wszystko, żeby obwołano ją królową Polski
i żeby była królową Polski w takim państwie, w którym szanuje się każdego człowieka, nawet tego najbiedniejszego. Tutaj zobaczcie Państwo, polscy biskupi jadą do Matki Bożej na Jasną Górę, a wychodzą z przekonaniem, że mają się zwrócić do Boboli. Zwracają się do Boboli, ukazuje się Matka Boża. Jest ten dualizm, Matka Boża, Bobola, jej czciciel i ona, która wysłuchuje za jego przyczyną próśb narodu. Także niesamowite połączenie, też dlatego przyniosłam ten właśnie obraz, bo tutaj wszystko to mamy. Tak? Mamy cud nad Wisłą, mamy księdza Skorupkę, mamy nasze bohaterskie wojska, mamy Matkę Najświętszą na tle no właśnie tych wstawienników niebieskich. Mamy świętego Andrzeja Bobolę, który został tu przedstawiony z różańcem w ręku. On nieczęsto jest przedstawiany z różańcem. Więc mamy tak naprawdę te wszystkie elementy cudu nad Wisłą i te wszystkie elementy, które w tej chwili mogą dla nas stawać się inspiracją. Żeby do niego się zwracać bez względu na to, jakie zagrożenie tu za plecami, tak? Jakie wojska, jakie liberalizmy, jakie próby zabrania nam wolności, czy to prawnej, czy ekonomicznej. W tym wszystkim święty Andrzej Bobola może nam pomagać. I co się stało dalej po cudzie nad Wisłą? Biskupi jeszcze raz piszą do papieża Benedykta XV z prośbą o kanonizację świętego Andrzeja Boboli jako dziękczynienie za cud nad Wisłą. W podjęte starania włączył się nawet Józef Piłsudski, marszałek Polski, o którym przecież wiemy, że za bardzo pobożny, delikatnie mówiąc, nie był. I pisał tak: Ojcze Święty, od początku wojny światowej, która się zda obecnie dobiegać do końca, Bóg Wszechmogący widocznie błogosławił wysiłkom naszej bohaterskiej armii. Wbrew zamiarom naszych wrogów, ojczyzna nasza zmartwychwstała, co według rachub ludzkich zdawało się prawie niemożliwym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu wstawiennictwu naszych świętych patronów, a zwłaszcza błogosławionemu Andrzejowi Boboli, w sposób szczególny czczonemu przez naród polski, który w nim położył swą ufność. Pragniemy mu okazać wdzięczność za jego opiekę nad Polską i zapewnić ją sobie na przyszłość dla dalszego rozwoju naszego państwa. Dlatego błagamy Cię, Ojcze Święty, by Wasza świątobliwość raczył zaliczyć w poczet świętych błogosławionego Andrzeja Bobole. Ufamy, że jako patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich. Tak pisał marszałek Piłsudski do papieża. Bolszewicy też to obserwowali, wyparci za granicę i dostrzegali rolę świętego Andrzeja Boboli dla naszego narodu. A że na ich terenie znajdowało się ciało błogosławionego wówczas Andrzeja Boboli, wysłali wojsko, by odnalazło trumnę i przywiozło ją do Moskwy. Był 1922 rok, czyli 2 lata po cudzie nad Wisłą, kiedy wojska bolszewickie wkraczają do Połocka i siłą odbierają ludziom trumnę z ciałem Boboli. Rzucają ciało o posadzkę, ale okazuje się, że ciało pozostaje w całości, nic się mu nie dzieje. Więc w tym momencie zabierają trumnę do Moskwy i tam komuniści wystawiają je w gmachu wystawy higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia. Chcą je wystawić na widok publiczny, na pośmiewisko, żeby śmiać się z tego, w co wierzą katolicy i równocześnie, żeby pokazać, że to jest triumf materializmu, że ich filozofia święci triumfy, bo to tylko przecież przedstawiciel, jakby materia została, tak? Więc to jest siła materii, tam nie ma żadnego ducha. Chcieli tak przekonać ludzi, natomiast dzieje się rzecz wyjątkowa. Wyobraźcie sobie Państwo tą bolszewicką Moskwę, w 1922 roku, po rewolucji, gdzie wielu katolików przypłaciło przecież życiem za to, że byli katolikami, za to, że byli Polakami, za to, że pochodzili z wyższych sfer. Tu okazuje się, że ludzie mają na tyle odwagi, że przychodzą do tego Instytutu Higieny i klękają przed ciałem Boboli. Czyli bolszewicy zostali pokonani na poziomie duchowym. Nie mają co z tym zrobić, chowają ciało Boboli do magazynu.
i pewnie w tym magazynie by pozostało. Co prawda o zwrot ciała ubiegał się rząd polski, natomiast absolutnie nie było mowy, żeby to ciało odzyskać. Natomiast historia, no właśnie, historia zarządzona przez Pana Boga znowu uśmiechnęła się w naszym kierunku, ponieważ w tamtym czasie na Stolicy Apostolskiej papieżem był Pius XI, czyli kardynał Ratti, który był nuncjuszem apostolskim, dokładnie to mi Państwo podpowiadają, w Polsce w momencie cudu nad Wisłą, który widział na własne oczy to, jakie znaczenie Bobola ma dla Polaków, to z jaką zażartością, z jaką wiarą modlili się Polacy przed cudem nad Wisłą i jak święty Andrzej pomógł. I Pius XI wiedział, że to jest ważne, żeby ciało świętego Andrzeja Boboli wydobyć z bolszewickiej Moskwy. A przyczyniła się ku temu okazja, ponieważ w Rosji nastał głód. I za zboże udało się przekonać rząd, żeby wydał ciało Boboli, ale Związek Radziecki zrobił sobie takie dwa obostrzenia. Trumna nie może przejeżdżać przez Polskę i nie może się ciało Boboli w niej znaleźć. Widać było tutaj, jaką mieli świadomość, że święty Andrzej Bobola jest naszą siłą. I tutaj tak na poziomie duchowym chcieli nam wytrącić oręż z ręki. Misji przewiezienia ciała Boboli do Rzymu podjęli się dwaj amerykańscy jezuici. Już widzę, że teraz w ostatnich 2 latach na stronach różnych internetowych znalazły się też informacje o nich, więc jakbyście Państwo troszeczkę chcieli poszerzyć wiedzę, kiedyś to była wiedza niedostępna, teraz się okazuje, że już bardzo mocno tych jezuitów zidentyfikowano, że można troszeczkę poznać i ich zapiski, i ich wspomnienia. Także kolejna ważna sprawa, ważna taka ciekawa odsłona historii Andrzeja Boboli. Jezuici de facto zrezygnowali ze swojej misji w Rosji, bo wiedzieli, że jak wyjadą z ciałem Boboli, to już tam nie wrócą, ale uznali, że jest to tak ważne. I jesienią 1923 roku w tajemnicy poprzez Odessę i Konstantynopol, najpierw pociągiem, później statkiem, trumna z relikwiami została przewieziona do Rzymu. Do Rzymu trafiła 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych. A już 4 grudnia, czyli miesiąc i 4 dni później, otwarto sprawę kanonizacyjną. 15 lat później, po 2 udokumentowanych cudach, bo święty Andrzej Bobola był kanonizowany normalną drogą, nie jako męczennik, tylko potrzeba było tych 2 cudów kanonizacyjnych, 17 kwietnia 1938 roku święty Andrzej Bobola został kanonizowany. Przedłużeniem uroczystości kanonizacyjnych stał się triumfalny przewóz relikwii świętego Andrzeja z Rzymu do Polski w czerwcu 1938 roku. I tu możemy bardzo mocno dostrzec, jak ten kult Polaków z różnych miejsc w Polsce był mocno żywy. Jak on budował się przed zaborami, przed czasy zaborów, w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i w dwudziestoleciu międzywojennym. Emocje, które możemy odczytać, a za chwilę też puścimy Państwu króciutki film, kronikę dokumentalną z tamtego czasu, gdzie będziecie się Państwo mogli przekonać na własne oczy o tych emocjach. Ja może najpierw troszkę zapowiem, żebyście Państwo jeszcze mocniej zwrócili uwagę na te elementy, które w tym filmie będą. Szacunek, pobożność, entuzjazm. Specjalny pociąg z kaplicą, w której wystawiono trumnę, 11 czerwca 1938 roku przekroczył granicę w Zebrzydowicach. Zatrzymywał się w kolejnych miejscowościach, większych i mniejszych. Przejeżdżał trasą przez Kraków, Katowice, Poznań i Łódź aż do Warszawy. Przystanki właśnie robiono nawet w pomniejszych miejscowościach. Wierni przybywali bardzo licznie. Ja tak jak sobie próbuję to porównać z
dzisiejszymi uroczystościami, to przypomina to takie bardzo, bardzo uroczyste Boże Ciało, ale takie naprawdę, wiecie, z ogromną pompą. No, no nie sposób. W tej chwili już chyba takiej rangi uroczystości, nawet jeżeli popatrzymy na te wielkie uroczystości, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy Pacławskiej, to nie jest aż takie, jak to, co tam się działo. Ludzie z pobożnością oddawali mu hołd. Zobaczycie Państwo, jak przychodzą, jak podają kapłanom książeczki, żeby dotknęli o trumnę Boboli, żeby mieli jakąś relikwię, pamiątkę właśnie z tego przejazdu. Wystawiono wojskowe kompanie honorowe ze sztandarami i orkiestrami. Uczniowie mieli wolne, mogli też przyjść i pokłonić się świętemu Andrzejowi Boboli. W Warszawie uroczystości trwały całe 2 dni. Zacytuję Państwu jeszcze jednego świadka wydarzeń, ojca Sopucha w liście do ojca Leduchowskiego. Marszałek Polski z całym rządem, wojsko na ulicach trzymało szpaler, klękając pobożnie w miarę posuwania się rydwanu. Ogromnie wysoki rydwan ubrany kwieciem wiózł trumnę świętego, której u szczytu asystowali sokoli. Sznury od rydwanu nieśli przedstawiciele rządu i marszałek senatu. Liczny episkopat z księdzem kardynałem i księdzem nuncjuszem na czele postępował w pochodzie. A na całej trasie setki tysięcy narodu w skupieniu rozmodlonego. Co ciekawe, prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki zdjął z piersi własny order Krzyża Niepodległości z mieczami i położył go na trumnie świętego w osobistym podziękowaniu. To o tyle wyjątkowy gest, że to było odznaczenie, którym został odznaczony za własne dokonania w zdobywaniu niepodległości. W uroczystości wzięło co najmniej kilka tysięcy obywateli. I stały się one właśnie wyjątkowym świętem narodowym, skupiającym ludzi ponad podziałami. Prochy świętego polskiego Andrzeja Boboli, powracające do kraju po wielu latach tulaczki, zostały powitane w ojczyźnie chrześcijańskiego rycerza kresowego Polski z czcią należną jego chwale apostolskiej. Nadzwyczajną łaską opatrzności wydarte niszczycielskiej potędze czasu, okryte blaskiem męczeńskiej śmierci za wiarę i ojczyznę, uświęcone aktem kanalizacyjnym dokonanym przez ojca świętego papieża Piusa XI, relikwie świętego złożone w srebrnej kolumnie relikwiarzu zostały przewiezione do kraju przez pielgrzymkę polską, która pod wodzą biskupów polskich udała się na uroczystości kanonizacyjne do Rzymu. Triumfalny powrót do ojczyzny relikwii Wielkiego Syna Polski rozpoczęło powitanie na granicznej stacji w Zebrzydowicach, dokąd prócz przedstawicieli duchowieństwa i władz przybyły liczne pielgrzymki z pogranicznych powiatów ziemi śląskiej. Wśród bicia w dzwony i pieśni nabożnych trumna z relikwiami została na barkach wiernych wyniesiona z wagonu tranzytowego pociągu czeskiego i w uroczystej procesji przeniesiona na plac przed miejscowym kościołem, gdzie przed specjalnie wyniesionym ołtarzem polowym odbyła się pierwsza na ziemiach polskich msza święta na relikwiach świętego. Po skończonym nabożeństwie wśród wielkiej adoracji tłumów wiernych relikwie świętego zostają z powrotem przeniesione na dworzec i umieszczone w wagonie pociągu polskiego, który unosi je w dalszą drogą po ziemi Polski. Na wszystkich stacjach kolejowych w drodze do Krakowa gromadzą się tłumy wiernych, chylących kornie głowy przed mijającym stację wagonem z relikwiami. Na stacji w Dziedzicach, gdzie pociąg ma się zatrzymać, tłumy niezliczone. Jest tu również m.in. generał Haller na czele delegacji Hallerczyków, która pragnie towarzyszyć trumnie w dalszej drodze. Po wyniesieniu trumny relikwiarza z wagonu formuje się olbrzymi pochód procesja towarzyszący przeniesieniu relikwii na ołtarz polowy ustawiony na wzniesieniu na rynku miejskim, gdzie w uroczystej mszy świętej w asyście niezliczonej rzeszy wiernych znajduje wzniosły wyraz kult dla świętego narodowego. Wzruszającym objawem kultu dla świętego Andrzeja jest akt uświęcania modlitewników i dewocjonalii przez dotknięcie nimi do trumny z relikwiami. Trumny ten akt towarzyszący odtąd w dalszej drodze relikwii w głąb kraju umożliwiają asystujący relikwią księża, oddając dotknięte do trumny przedmioty ich właścicielów.
święcim wita relikwie świętego Andrzeja olbrzymim pochodem ciągnącym od dworca poprzez most na Przemszy do miejscowej świątyni. Tu bowiem, podobnie jak w Dziedzicach, trumna z relikwiami została wyniesiona z wagonu i przeniesiona w procesji do kościoła, gdzie na relikwiach odprawioną została uroczysta msza święta. Podczas dłuższego postoju pociągu następują dalsze wzruszające akty hołdu ze strony miejscowej ludności, a wystawiona na odkrytej platformie trumna staje się obiektem powszechnej adoracji. Wielki krzyż nad ołtarzem polowym roztacza ramiona, by trumnę z męczeńskimi szczątkami wywyższyć wśród majestatu stolicy Jagiellonów ponad ziemię polskie. Olbrzymia procesja poprzedza kondukt z trumną prowadzony przez księcia metropolitę Sapiehę od dworca kolejowego. Trumna z relikwiami świętego Andrzeja ustawioną zostaje na ołtarzu pod krzyżem, gdzie rozpoczyna się uroczysta msza święta celebrowana przez księcia metropolitę w asyście biskupów. Kościół Serca Jezusowego w Krakowie staje się widownią mszy pontyfikalnej i podniosłego kazania, podczas których przez nawę kościoła przepływa nieskończony pochód wiernych, pragnących z bliska spojrzeć na relikwie i dotknąć świętych krawędzi trumny. Warszawa, stolica Polski. W chwili przybycia pociągu z ciałem świętego Andrzeja przybywa na dworzec wódz naczelny marszałek Śmigłowiec oraz członkowie rządu. W asyście duchowieństwa tu z księdzem arcybiskupem Krakowskim na czele trumna z relikwiami ustawiona na wyniosłym rydwanie przejdzie ulicami stolicy wypełnionymi tłumami wiernych do katedry świętego Jana, gdzie spocznie w blasku chwały męczeńskiej u stóp zamku królów Polski. Nazajutrz przed ołtarzem polowym ustawionym na placu zamkowym odbywa się msza święta z udziałem pana prezydenta Rzeczypospolitej, który na trumnie świętego składa jako wotum swój własny krzyż niepodległości. Trumna z relikwiami zostaje wyniesiona z katedry i ustawiona na ołtarzu wśród honorów wojskowych. Nabożeństwo celebruje ksiądz arcybiskup Krakowski w asyście licznego kleru. Członkowie rządu, marszałkowie izb ustawodawczych, zarząd miasta oraz przedstawiciele władz stołecznych zajmują miejsca za fotelem pana prezydenta Rzeczypospolitej i jego małżonki. Warszawa zwiastuje Polsce, że prochy jej wiernego syna przybyły i pozostaną w stolicy na zawsze.
miejscem stałego spoczynku relikwii świętego Andrzeja Boboli w stolicy obrano została kaplica ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej, dokąd po zakończeniu uroczystości powitalnych trumna relikwiarz przeniesiona została w procesji przez ulicę Warszawy. Wśród adoracji tłumów ludności stołecznej zgromadzonej na chodnikach wzdłuż pochodu procesji trumna ostatni etap podróży ku miejscu wiecznego spoczynku, ołtarzu kaplicy. Poruszający film. Dzięki dziennikarzom sprzed wojny mogliśmy zobaczyć, jak te uroczystości wyglądały, z jaką estymą, z jaką wiarą witano świętego Andrzeja Bobole, z jaką witano go, no właśnie, jako tego patrona, który wyprosił nam niepodległość. No i zobaczcie Państwo, 38 rok, za chwilę 39 rok. I pewnie wielu z nas nasuwa się pytanie, skoro święty Andrzej Bobola do tamtego momentu tak mocno pomagał, co się stało, że jednak podczas II wojny światowej jakby go nie było. Zadałam to pytanie podczas jednego z moich wywiadów księdzu Józefowi Niżnikowi, bo sama też nie umiałam sobie z tym poradzić. I tutaj opowiem Państwu, co ksiądz Józef Niżnik mi odpowiedział. Wrócił do objawień Fuli Horak z 1938 roku i powiedział coś takiego, że wtedy, gdy ukazał się jej święty Andrzej Bobola, powiedział jej, że Polska ma dwóch wrogów i że jeżeli zwrócicie się do mnie, jestem w stanie was wybawić z największych katastrof. Czyli znowu zachęcił, mogę pomóc Polsce? Tylko się do mnie zwróćcie. Ciekawe jest samo to, dlaczego Fula Horak. Okazuje się, że Fula Horak miała dostęp do przedstawicieli naszej władzy przedwojennej. Między innymi znała się dobrze z ówczesnym marszałkiem Edwardem Rydzem Śmigłym. To Edward Rydz Śmigły wydał jeden z jej tomików, sfinansował wydanie jednego z jej tomików zapisków. Także miała bezpośrednie przełożenie do ludzi, którzy wtedy władali Polską. Czyli de facto święty Andrzej Bobola zwrócił się do osoby, która mogła przekazać władzom polskim, że znów potrzebna jest narodowa modlitwa. Tak się jednak nie stało. Ksiądz Niżnik wskazuje, że być może ten zapał osłabiły względy czysto ludzkie. Mieliśmy wtedy podpisane pakty obrony z Francją, pakty obrony z Anglią. Wiemy z historii, że Polska bardzo mocno wierzyła, że dzięki temu będzie bezpieczna.
No i wiemy, że te nadzieje okazały się płonne. No właśnie, ksiądz Niżnik w tym wywiadzie, który wtedy przeprowadziłam z nim, podkreślił, że można było wtedy uratować Polskę przez Maryję i przez świętego Andrzeja Bobolej, ale ze zgiętymi kolanami. No i znów, to jest dla nas wskazówka na dziś, bo to, o czym Państwo pewnie wiedzą i o czym za chwilkę będę mówić, święty Andrzej Bobola wciąż zwraca się do nas. Teraz w tych dzisiejszych czasach pewnych zagrożeń wciąż powtarza: zwróćcie się do mnie. Ale zanim to jeszcze przez chwilkę o czasach po II wojnie światowej. Bo zobaczcie, ten kult Boboli rozwija się przez cały czas od jego śmierci, przez czas Zaborów, przez późniejsze czasy. A jak Państwo pamiętacie, tak 30 lat temu, 20 lat temu, no rzeczywiście, tak jak Jakub powiedział, kościoły świętego Andrzeja były, powstawało ich coraz więcej, natomiast nie było żywego kultu. Święty Andrzej apostoł, tak, jak ktoś miał na imię Andrzej i miał za patrona Bobolę, to i tak wszyscy składali mu życzenia na Andrzeja apostoła. I generalnie nie mieliśmy takiej świadomości, chyba w świadomości większości z nas było to, że był wielkim męczennikiem i chyba tu się ta wiedza kończyła w dużej mierze. No właśnie, dlaczego tak się stało? I to jest kolejna ciekawa rzecz. Po II wojnie światowej wiemy, jaki był stosunek komunistów do Kościoła, wiemy, w jaki sposób prześladowano Kościół. Natomiast Bobola generalnie był na pozycji straconej, ponieważ nie dość, że katolik, nie dość, że przedstawiciel religii, która wtedy była niszczona, no to żył na kresach, czyli żył w tej rzeczywistości, o której po wojnie no, nie można było mówić, że to były ziemie polskie. Tak? Czyli skoro skreślono kresy, automatycznie on jako patron kresowy został skreślony. Skoro prowadził działalność duszpasterską w miejscach, nad którymi cerkiew moskiewska rościła sobie prawo, to druga przyczyna do tego, żeby o świętym Andrzeju Boboli nie mówić. Skoro wyprosił zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, a przecież w historii komunistycznej czegoś takiego jak wojna polsko-bolszewicka nie było, czyli automatycznie po raz trzeci został skreślony. I tu autorzy w dużej mierze na te przyczyny wskazują jako na to, że po wojnie o świętym Andrzeju coraz bardziej zapominano. Słyszałam też gdzieś podczas jednej z konferencji, że kultywowanie Andrzejek i przekierowanie tego świętowania takiego święckiego, związanego z wróżbiarstwem, wręcz z ocieraniem się o okultyzm, też było działaniem komunistycznym, po to też, żeby odwrócić uwagę od 16 maja, od świętego Andrzeja Boboli. No i tak mamy, drodzy Państwo, te czasy komunistyczne, gdzie gdzieś ten święty Andrzej Bobola, pewnie w domu ludzi, którzy z kresów przybyli, istniał. Tak właśnie było w przypadku domu mojego męża, który dostał na chrzcie imię Andrzej właśnie po Boboli. I właśnie widzę, że w tych rodzinach kresowych to w jakiś sposób przechowywano. Natomiast tak generalnie o Andrzeju Boboli zapomniano poza jednym wyjątkiem. Poza jednym wyjątkiem, a wyjątek to był bardzo wyjątkowy, bo w trzechsetlecie śmierci Andrzeja Boboli Pius XII napisał encyklikę. Napisał encyklikę w momencie, kiedy Europa jest podzielona żelazną kurtyną, w którym konsumpcjonizm, liberalizm, marksizm i wszelkie inne izmy zagrażały nam bardzo mocno. Napisał encyklikę Invicti Atleta Christi, czyli niezwyciężony bohater Chrystusowy. I w czasach tych różnego rodzaju zagrożeń postać Andrzeja pokazuje znów jako wzór do naśladowania, i to nie tylko do naśladowania dla Polaków, ale dla wszystkich katolików na całym świecie. Pisze, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa i że to jest miejsce Polski w planie zbawienia. Więc zobaczcie Państwo, święty Andrzej papież w 1957 roku pokazuje, wskazuje już na misję Polski.
Zresztą widać było jasno, Polska była przedmurzem chrześcijaństwa, tak? Kiedyś to przedmurze bardzo dosłowne, bo trzeba było też zbrojnie stawiać granice, ale też to przedmurze w sensie takiej ekspansji duchowości. I tutaj też o tym mówi, tylko tutaj rola Polski zaczyna się zmieniać, bo to przedmurze nie tylko na wschód, lecz coraz bardziej na zachód. Na zachód coraz bardziej wyprany z religijności, z duchowości. Czyli możemy używać tutaj albo pojęcia przedmurze, czyli takiego pojęcia ograniczającego, który bardziej pokazywał takie zbudowanie oazy w środku, ale możemy też powiedzieć o tej iskrze, która rozprzestrzenia się na cały świat. No i tutaj papież wskazuje na to, że właśnie misją narodu polskiego jest to rozprzestrzenianie wiary. Ja Państwu polecam tą lekturę, w tej chwili można nawet w internecie dostać, przeczytać sobie po prostu na stronach internetowych. To jest bardzo cieniutkie, natomiast papież bardzo ładnie pisze o świętym Andrzeju Boboli, pokazuje go właśnie jako wzór dla nas, Polaków, i dla ludzi z całego świata. Ja też w jednym z wywiadów rozmawiałam z księdzem Niżnikiem dokładnie o tej encyklice, i bardzo szeroko ksiądz Józef spojrzał. Jakby tam jest nie tylko opowieść o encyklice, ale właśnie spojrzenie na to, jaka jest misja Polaków, jaka jest nasza misja teraz. Także polecam serdecznie. Tutaj mamy 57 rok, papież Pius XII i encyklika. No i później, drodzy Państwo, mamy czas, kiedy święty Andrzej Bobola zaczyna się objawiać księdzu Józefowi Niżnikowi. Ale co ciekawe, i niewiele osób wie, że święty Andrzej Bobola zaczął się w Strachocinie objawiać w 1938 roku, zaraz po przyjeździe jego ciała do Polski. Objawiał się proboszczom mniej intensywnie lub bardziej intensywnie, natomiast proboszczowie w jakiś sposób nie potrafili tej misji podjąć. Zdarzało się, że niektórzy przypłacali to zdrowiem, bo jakaś zjawa się tutaj pojawia. Ostatni proboszcz przed księdzem Niżnikiem, ksiądz Ryszard Mucha w 1984 roku musiał się udać na leczenie, ponieważ też skarżył się i nie wytrzymywał tej zjawy, która się objawia. Natomiast zobaczcie, drodzy Państwo, od 1938 roku do 1987 roku, kiedy ksiądz Niżnik dowiedział się, kim jest zjawa, więc znowu mamy udokumentowany bardzo długi czas, że święty Andrzej Bobola się ukazuje, że ukazuje się kolejnym proboszczom. Więc tutaj też dokumentacja dzięki temu jest dość mocna, dość miarodajna. No i właśnie, mamy ten 84 rok i ksiądz Józef Niżnik przychodzi na 3 miesiące. Przychodzi na 3 miesiące po to, żeby zastąpić księdza Ryszarda Muchę. I w jedną z pierwszych nocy okazuje się, że przychodzi do niego zjawa. I rano komuś w zakrystii ksiądz Niżnik opowiada, że jak tak będzie przez kolejne noce, to ja tutaj nie wytrzymam. I dowiaduje się, a co ksiądz nie wie, bo w Strachocinie to na plebanii straszy. No i księdza Niżnika na tyle zaintrygowała ta historia, że zrezygnował ze studiów doktoranckich, na których już miał miejsce na Kulu, i postanowił zostać w Strachocinie, żeby rozwikłać tą zagadkę. I rzeczywiście zjawa się pojawiała. Pojawiała się o regularnej godzinie w nocy, ale nie wiadomo było, w jaki dzień przyjdzie. Raz święty Andrzej Bobola się pojawiał 2 razy w tygodniu, raz było kilka tygodni przerwy. No i tak to trwało. Ksiądz Niżnik modlił się za tą duszę, bo stwierdził, że jest to dusza, która prawdopodobnie potrzebuje modlitwy. Modlił się, odprawiał msze święte, natomiast dusza dalej się pokazywała i nic nie wyglądało, żeby w jakiś sposób jej poprzez te modlitwy pomagał. I też miałam okazję słuchać go osobiście, jak mówił, jak dojrzewał w wierze, w modlitwie i jak docierało do niego coraz bardziej,
to, że jednak ten zakonnik przyszedł nie po pomoc, tylko żeby coś mu przekazać. I z 16 na 17 maja 1987 roku ksiądz Niżnik na tyle dojrzał, że był w stanie pokonać strach, bo jak opowiada, mówi, że to spotkanie z przedstawicielem z zaświatów budzi w człowieku taki strach, że nawet jak sobie człowiek wcześniej naszykuje, o co ma się zapytać, to później nie sposób. I wtedy przyszedł taki czas, kiedy przyszedł Andrzej Bobola, a ksiądz Józef zapytał, kim jesteś i czego chcesz. I wtedy usłyszał, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. To była dokładnie noc 16 na 17 maja 1987 roku. A wiemy, że prywatne objawienia nabierają sensu, kiedy są poświadczone przez Kościół. Więc ksiądz Niżnik pojechał do swojego biskupa, biskupa Przemyskiego. Wtedy był nim ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk, tak, i opowiedział o całym zajściu. A ksiądz biskup mówi, pojedź do jezuitów w Warszawie, oni mają ciało Boboli i oni się na Boboli znają. No i ksiądz Józef opowiada, wtedy był młodym kapłanem, zaledwie 4 lata po święceniach, i mówi tak, gdzie ja, kapłan z takiej małej miejscowości, pojadę do jezuitów wykształconych, którzy przez kilkanaście lat się kształcą, zanim w pełni zostaną jezuitami, i co ja im powiem? No i miesiąc bodajże, jeśli dobrze pamiętam, trwało to, zanim się przezwyciężył i pojechał do Warszawy. No i zobaczcie, jak Bobola tutaj zadbał i jak błogosławił. Ksiądz akuratnie trafił na takiego kapłana, który był specjalistą od Boboli, na ojca Mirosława Paciuszkiewicza. No i ojciec Mirosław pyta, skąd ksiądz przyjeżdża? Ksiądz Józef mówi, ze Strachociny. A ojciec Mirosław mówi, a to tam, gdzie się urodził święty Andrzej Bobola. Więc w tym momencie ksiądz Niżnik dowiedział się, dlaczego Bobola objawił się właśnie w Strachocinie. Otrzymał od jezuitów relikwie. Okazało się, że chrzcielnica, która jest w Strachocinie, pamięta czasy Andrzeja Boboli i chociaż nie ma innych dokumentów, bo plebania kilka razy była palona, to najprawdopodobniej właśnie przy tej chrzcielnicy święty Andrzej Bobola był chrzczony. Teraz jak byliście Państwo w Strachocinie albo jak pojedziecie, można ją zobaczyć po lewej stronie od ołtarza głównego. I kult rozwijał się bardzo szybko. Rzeczywiście można było odczuć, że święty Andrzej Bobola nad wszystkim czuwa. Po 19 latach po zbadaniu przez Komisję Kościelną wszystkich dokumentów arcybiskup Józef Michalik podniósł Kościół do rangi sanktuarium. I dochodzimy do 2002 roku. Kiedy po staraniach ze strony specjalnej polskiej komisji święty Jan Paweł II obiera świętego Andrzeja Bobolę na patrona Polski. Święty Jan Paweł II przyłączył go do grona innych patronów i podkreślił, że to jest patron na XXI wiek. Niestety nie udało się uznać go jako patrona głównego, tutaj były różnego rodzaju sprzeciwy i po prostu tak można było to zrobić. No więc mamy tutaj taki dylemat. Święty Andrzej Bobola zapowiada, że będzie głównym patronem, a tutaj mamy patrona, tak, ale nie głównego. No więc ksiądz Niżnik dalej się modlił po tych objawieniach, które miał świętego Andrzeja Boboli. Przez kolejne lata miał z nim kontakt duchowy podczas modlitwy, ale tak mam wrażenie, to znaczy tak, na pewno go nie widział, bo o tym mówił, natomiast jak miałam okazję słuchać, to widać było, że to była taka modlitwa, rozeznawanie, rozmowa i na podstawie rozeznawania duchowego wyciąganie wniosków i postępowanie właśnie w tej wiedzy, o co święty Andrzej Bobola prosi. I mamy maj 2020 roku, czyli znowu minęło nam 18 lat, gdy przed pisaniem jednego z artykułów dziennikarze się zgłosili do księdza Józefa, żeby po prostu napisał artykuł o Boboli, nie prosili o jakiś konkretny temat. I ksiądz Józef zapytał świętego Andrzeja, o czym ma pisać. A święty Andrzej odpowiedział mu, napisz, że jestem głównym patronem Polski. Czyli wraca nam ta historia głównego patrona Polski.
No i zobaczcie Państwo, święty Andrzej Bobola w ten sposób nawiązał do objawienia ojcu Korzeniewskiemu w 1819 roku, więc mamy ciągłość, ona nam się układa w taką linię historyczną bardzo długą. I tłumaczył, że są patronowie, których ludzie obrali, i to są ważni patronowie, czyli święty Stanisław, święty Wojciech, wybrany dla Polski przez ludzi, jak najbardziej są ważni, jak najbardziej warto się do nich zwracać, powinniśmy się zwracać ze czcią. I że są tacy patronowie, których wybrał sam Pan Bóg. I tu święty Andrzej Bobola podkreśla, że mnie opiekę nad narodem polskim Bóg zlecił podczas mojego męczeństwa. Czyli po raz kolejny potwierdza to, że właśnie jest dany narodowi i że podczas męczeństwa dostał taką misję. No i ksiądz Niżnik opowiada, a coś ty ważniejsze od Maryi, mówi, z taką myślą chodził przez kilka dni. Kto księdza Józefa zna, to wie, że też energii mu nie brakuje. No i chodził z takim pytaniem. I wyobraźcie sobie Państwo, że wtedy po 33 latach znowu ukazał mu się święty Andrzej Bobola. Czyli to musiało być tak ważne, ta odpowiedź, którą dał, że pokazał się w postaci. I powiedział, że Maryja nie jest waszą patronką, lecz królową i panią. I że źle czcicie Maryję, bo patronami są święci, a Matka Boża jest waszą królową. I czcicie Maryję tak, jak czci się panią i królową. I wyjaśnił, że jego główny patronat nie stoi w sprzeczności z patronatem Maryi, tak? Bo on jest sługą Maryi, tak jak wszyscy święci są sługą Maryi, a Maryja prowadzi do Jezusa, więc to wszystko teologicznie mamy poukładane. No właśnie, i w tych słowach domyka się historia świętego Andrzeja i Maryi. Andrzeja, który zainicjował śluby lwowskie, którego Maryja później zaprosiła i współdziałała z nim w cudzie nad Wisłą, który obiecał wybicie się Polski na niepodległość, który umacniał nasz naród przez cały XIX wiek, który przejął od Matki Bożej na Jasnej Górze obowiązek obronienia ojczyzny, bo tak możemy powiedzieć o cudzie nad Wisłą, i który w kolejnych latach czekał, aż znowu Polacy się do niego zwrócą. No i tutaj, jeżeli obserwujecie Państwo, albo można poszukać takich informacji, można też poszukać wywiadów z księdzem Józefem, można pojechać do Strachociny, to zaowocowało właśnie takim szczególnym kultem Matki Bożej Królowej Polski w Strachocinie. Tam powstała kolejna kaplica, taki mały kościół, który właśnie jest poświęcony Matce Bożej jako Królowej. No właśnie, i ta historia z Matką Bożą Królowej od tego czasu objawienia rozwija się dalej. To jest jeden wątek. Drugi wątek, tak teraz już troszeczkę może dam takie punkty na mapie, bo teraz już nie jesteśmy w stanie tego tak ładnie w linię ułożyć. Historię, która działa się dawno, to tak ładnie można sobie poukładać, troszkę poobcinać, troszeczkę zobaczyć więcej pewnych elementów. A tutaj rzeczywiście to się dzieje teraz na bieżąco, więc bardziej to są takie refleksy, punkty, które pokazują pewne rzeczy. Pewnie pamiętacie Państwo 2021 rok, gdy doświadczaliśmy zagrożenia na białoruskiej granicy i strażnicy Straży Granicznej odnotowywali codziennie ponad 15 tysięcy naruszeń granicy. I w tym momencie rozpoczęto jedną z tych nowen, które co jakiś czas przetaczają się przez Polskę za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli. I po tej nowennie liczba naruszeń zmniejszyła się do 1,5 tysiąca. 15 tysięcy, 1,5 tysiąca. Namacalnie po odmówieniu przez naród nowenny. Więc to widać tutaj bardzo mocną skalę, to właśnie zostało przez dziennikarzy zbadane, więc tutaj jasno możemy to zobaczyć. No właśnie, to mobilizuje jeszcze bardziej do modlitwy za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, który wciąż zwraca się, zacznijcie mnie czcić. Od tego czasu kult w Strachocinie rozrasta się coraz bardziej
jak obserwujemy, wszyscy rasta się w całej Polsce. I Wojownicy Maryi, i różnego rodzaju wspólnoty coraz bardziej zwracają się do Andrzeja. Ksiądz Niżnik rozpoczyna różnego rodzaju nowenny, włączył się w to, w którąś z nowen episkopat, poświadczają to biskupi, zachęcają, więc ten kult rzeczywiście jest coraz bardziej żywy i tak jak sobie porównamy 20-15 lat temu, a teraz, to rzeczywiście Andrzej zostaje coraz bardziej znany. I ksiądz Niżnik mówi, że to wystarczy, że jak ludzie się do niego zwrócą, to on będzie głównym patronem Polski, że nie trzeba tutaj starań o to, żeby mu przypisać specjalny tytuł. Chodzi po prostu o to, żebyśmy się do niego zwrócili i że w ten sposób ta przepowiednia ojcu Korzeniewskiemu zaczyna być realizowana. Kilka zdań tutaj chciałam poświęcić temu mojemu osobistemu doświadczeniu świętego Andrzeja Boboli, o którym mówiłam Państwu na początku. Być może Państwo wiecie, być może mieliście okazję widzieć jakieś moje programy. Na co dzień pracuję w telewizji EWTN Polska. Tam właśnie można zobaczyć kilka rozmów, między innymi właśnie z księdzem Niżnikiem, między innymi z ojcem Jacyniakiem, specjalistą od świętego Andrzeja Boboli, jezuitą. Także do tego zapraszam. No właśnie, i święty Andrzej Bobola w 2020 roku, kiedy pojechaliśmy zrobić pierwsze materiały z księdzem Niżnikiem, bardzo wyraźnie zaprosił telewizję EWTN Polska, żeby wybrała go na swojego patrona. Co ciekawe, myśmy jako redaktorzy myśleli o tym, że patronem będzie albo święty Maksymilian, bo gdyby nie wojna, to Maksymilian by w Polsce ustanowił pierwszą katolicką telewizję. Myśleliśmy o tym, że może to będzie święty Jan Paweł II. Natomiast przyjeżdżamy ze Strachociny z takim przekonaniem, że to ma być święty Andrzej Bobola. I rzeczywiście pół roku później Andrzej Bobola został naszym patronem telewizji EWTN Polska. Cały czas propagujemy jego kult i rozwijamy. Właśnie powstał ten obraz namalowany przez siostrę specjalnie dla nas, a później namalowany przez wrocławskich artystów. I co dla mnie takie ciekawe i wzruszające, że Andrzej Bobola upomniał się o to dokładnie w setną rocznicę cudu nad Wisłą. Czyli jakby chciał ten cud kontynuować, jakby pokazał, zobaczcie, bądźcie przedłużeniem moich ramion, moich ust. Idźcie w świat i mówcie ludziom, że Polska, ten naród ma się do mnie zwrócić, a wtedy ja go wysłucham. Tak gwoli ciekawostki, wariant tego obrazu znalazł się na głównym ołtarzu podczas głównej mszy świętej uroczystości stulecia cudu nad Wisłą w Osowie, na cmentarzu bohaterów. Wtedy mszy świętej przewodniczył przewodniczący konferencji episkopatu Stanisław Gondęcki, a uczestniczyli w niej przedstawiciele rządów, przedstawiciele wojskowi z Polski i z bardzo wielu krajów za granicą. Także to była taka najbardziej główna msza święta i tam przed, niżej niż obraz Matki Bożej Łaskawej, pojawił się wariant, czyli z cudem z tyłu, właśnie zainspirowany tym obrazem, tylko Andrzej Bobola troszeczkę inaczej wyglądał. Także to też właśnie była inspiracja tego obrazu. No i tak to się rozchodzi, a ten obraz obecnie znajduje się od półtora roku, niedługo w maju będzie 2 lata, w kościele uniwersyteckim, w kościele Najświętszego Imienia Jezus, w ostatniej kaplicy po prawo, jak sobie Państwo pójdziecie. Teraz też proboszcz zrobił taki duży plakat, który jest przy ołtarzu. No i co ciekawe, 16 dnia każdego miesiąca są odprawiane tam msze święte za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli właśnie za ojczyznę. W dni powszednie, jeżeli wypada 16, to o godzinie 16, a w niedzielę o godzinie 18. Także w taki sposób włączył się Kościół Uniwersytecki. Zdradzę Państwu jeszcze, że jest jeszcze jeden plan, ponieważ już w maju będzie drugi Kongres Wieczystej Adoracji, tym razem we Wrocławiu. I właśnie taką imprezą towarzyszącą będzie spotkanie właśnie w kościele uniwersyteckim i tam ksiądz profesor Tadeusz Guz będzie głosił prelekcję o świętym Andrzeju Boboli. Także tak to się rozwija. Z innych miejsc w Polsce ostatnio 3 tygodnie temu otrzymałam informację od proboszcza z Lublina, proboszcza z parafii świętego Andrzeja Boboli,
że powstała koronka do świętego Andrzeja Boboli. Nie było jeszcze takiej modlitwy w porozumieniu z księdzem Niżnikiem. Ta koronka została ułożona. Ksiądz biskup Budzik dał imprimatur i tam z tyłu na stole znajdziecie Państwo obrazki właśnie z tą koronką. Świeżutko na początku zeszłego tygodnia dostałam od księdza właśnie po to, żeby Państwu przekazać z najserdeczniejszymi życzeniami z Lublina. I tak to się, drodzy Państwo, ta historia domyka. Do Strachociny napływają też coraz to nowe świadectwa osobistych łask wyproszonych za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, różnego rodzaju nawrócenia, uzdrowienia, wyproszenia, poczęcia dzieci dla par, które nie mogą wyprosić poczęcia, więc święty Andrzej Bobola jest blisko ludzi w różnych sprawach. I warto pewnie wrócić do tego. Mogę wiele Polsce wyprosić, jeśli tylko się do mnie zwrócicie. Dziś, gdy pociąg zagrożeń i niepewności pędzi coraz szybciej, gdy widzimy, że zagrożenia grożą nam i na tym poziomie takim politycznym, ekonomicznym, społecznym, no i na poziomie zagrożenia takim bezpośrednio, być może wojną, święty Andrzej Bobola mówi coraz wyraźniej, coraz mocniej: zwróćcie się do mnie. Już nasz naród widać, że zwraca się coraz bardziej. No i zachęcam do tego, właściwie głównym takim przesłaniem, prośbą do Państwa tej mojej prelekcji tutaj jest to: jednoczmy się jako naród, tak jak święty Andrzej Bobola nas o to prosił, i prośmy, ile kto może, żeby rzeczywiście tym oczekiwaniom tej prośby stało się zadość i żebyśmy nie tylko uniknęli zagrożeń, ale budowali dobrą ojczyznę dla kolejnych pokoleń. Żeby mogli żyć w Polsce wolnej, żeby mogli żyć w Polsce, która przekazuje wiarę, która wychowuje ludzi poukładanych, ludzi dojrzałych. Także dziękuję Państwu bardzo za to wysłuchanie.